Nie jest mi przykro, dlatego że zaszło mi tak bardzo daleko już w tym programie, że nie mogę być niezadowolona z siebie i nie może być mi przykro. Olga, z kimkolwiek bym nie rozmawiała, byłaś ich faworytką, a wygrał Dawid. Było ci przykro, czy nie? Tak naprawdę nie jest mi przykro, dlatego że zaszło mi tak bardzo daleko już w tym programie, że nie mogę być niezadowolona z siebie i nie może być mi przykro. Jestem naprawdę całym sercem za Dawidem, wspieram go, życzę mu jak najlepiej i jemu tak samo jak każdemu innemu należała się ta wygrana. Ty jesteś w ogóle bardzo pozytywnie nastawiona. Ja tu się spodziewałam płaczów, jakichś takich, wiesz, widziałam, byłam w zeszłym roku na finale i niektórzy tutaj rzewnie płakali, a ty proszę. Jakoś najwyraźniej udało mi się zachować zimną krew w tym wszystkim. Szczerze mówiąc, najgorszy stres miałam, kiedy ten moment wejścia na antenę się zbliżał, ale potem to już tak poszło i tak, no nie wiem, już jest okej. Ale spodziewałaś się takiego obrotu spraw? Jakie miałaś typy? No wiadomo, że najfajniej by było wygrać to po prostu. Tak jak patrząc po social mediach, patrząc po właśnie opiniach ludzi, to stawiałam na pierwszym miejscu Dawida. Też tak się spodziewałam, że właśnie on wygra. Albo ewentualnie patrząc tylko po opiniach, to że ja. Ale tak naprawdę i Staszek miał swoich super fanów, i Sandra. Także każdy z nas miał jakąś szansę. Ostatnie pytanie, jakie są twoje plany na przyszłość i na dziś? Przede wszystkim muszę skończyć liceum i napisać maturę, jakoś w miarę dobrze. A potem, ale to nie znaczy, że w międzyczasie nie mogę zacząć już pracować, zacząć działać w modelingu. Pójdę do agencji, będę robić sesje, wybiegi, oby jak najwięcej. I co? No i mam nadzieję, że uda mi się osiągnąć karierę. A dziś przyjechali do ciebie tutaj bliscy? Przyjechali do mnie bliscy. Będziecie świętować? Będziemy świętować, oczywiście, że tak. No to super, miłego wieczoru życzę, bawcie się dobrze. Dziękuję bardzo i wzajemnie.